Cześć, z tej strony Colt, mamy mapę Granica Imperium. Ja tutaj może zbytnio nic nie będę mówił, bo gdzieś to moja bitwa. Zobaczcie sobie, jak ona przebiegała. Także zapraszam do oglądania, komentowania. No i co, lecimy.
Tutaj pozwolę sobie wtrącić słowo. Taka kampa na czekanie na dwóch tych szybkich przeciwników, znaczy pozostałych przeciwników. Ładnie czekam sobie teraz na te 3-4, które właśnie wyjechało. Nie te 3-4, przepraszam, AMX-12T. A te 3-4 jeszcze gdzieś tutaj będzie, chyba. Nie pamiętam, z której strony podjedzie, aczkolwiek będzie. Także czekamy. Jak widzicie, szósty frag, mamy specjalistę. Tutaj muszę wam powiedzieć, że tej arty ostatniej nie znalazłem, jest to remis. Także nie pozostaje nam nic innego jak przejść do podsumowania. A więc podsumowanie. Jak widzicie, mistrzowska klasa, mistrzowski remis. Nie udało się niestety zdobyć tej arty ostatniej, znaleźć, żeby ją tutaj ewentualnie dobić. Specjalista, o którym mówiłem. Duży kaliber. Tutaj takie jakieś inne oznaczenia. Bitwa taka spokojna. Na pewniaczka, 6 fragów. Najwięcej zadanych obrażeń, jak widzicie. Najwięcej expa. Też 848, 46, przepraszam, expa bazowego i mistrzowska klasa, to pewnie tutaj wszedło za obrażenia. W raporcie tym takim detalicznym. Kontem premium 38 tysięcy zarobione na czysto. 22 strzały przebite na 26 danych, także dosyć dobra celność. 24 strzały poleciały w przeciwników. I trwała ile? Ile trwała? No moment, moment. Trwała jakoś specjalnie długo. W rundzie wygrana, mistrzowska klasa na 7 trierze? Dobrze mówię? Dobrze? Chyba tak, 7 trier. Także Black Prince. Nawet fajnie mi się grało tym czołgiem, bo ja już ten czołg skończyłem. Teraz mam kolejny w linii, 8 trier. A jeżeli wy tam chcecie być w tych odcinkach tutaj u nas na kanale, to to co trzeba zrobić będzie w opisie. No i co, do zobaczenia, cześć. Taking it slow is something I don't. I jump.